Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Dziękuję Tobie, bo stałeś się moim zbawcą. Moi drodzy, to słowa, które dzisiaj na dzisiejsze święto świętego Tomasza Kościół daje nam jako antyfonę na wejście w formularzu dzisiejszej mszy świętej. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Przychodzimy, moi drodzy, o poranku tego dnia, by Bogu dziękować za to, że On przychodzi do naszych serc, że On pragnie przemieniać nasze serca, że pragnie wchodzić w naszą rzeczywistość, w naszą codzienność. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, tym bardziej chcemy, aby nasze serca, i wołamy o to, aby nasze serca były podobnymi do serca Jezusowego, serca, które jest pełne miłości. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Tak, chcemy uczyć się tego uwielbienia, tego doświadczenia dobra Boga, który przychodzi w mocy swojego słowa i w mocy sakramentów świętych. I dziękuję Tobie, bo stałeś się moim zbawcą. Zobaczcie, moi drodzy, to słowo dziękuję Tobie, bo stałeś się moim zbawcą, niejako w pewien sposób uzewnętrznia się w osobie świętego Tomasza. Dzisiaj Kościół prowadzi nas do Wieczernika, do momentu kluczowego, jakim jest zesłanie Ducha Świętego, kiedy Jezus przychodzi do zalęknionych apostołów, kiedy Jezus im się ukazuje, kiedy im mówi: pokój wam. Kiedy jeszcze właśnie apostołowie nie mają takiej świadomości i nie mogą uwierzyć, że rzeczywiście Pan zmartwychwstał. On daje się poznawać przez swoje właśnie znaki swojej męki. On przychodzi do uczniów w Wieczerniku, aby dać się poznać właśnie w znakach swojej męki. I to słowo dziękuję Tobie. Może dzisiaj w sposób szczególny to też jest ten taki wymiar, kiedy chcemy podziękować za to, że jesteśmy tak podobni do świętego Tomasza. Bo zobaczcie, święty Tomasz miał przydomek Didymos, co oznacza bliźniak. I święty Tomasz może być naszym bliźniakiem, może się z nami solidaryzować, może z nami iść. Dzisiaj chcemy przywoływać jego osoby, bo my również potrzebujemy konkretnych znaków. Ale kiedy, zobaczcie, święty Tomasz przybywa i rozmawia ze swoimi, można powiedzieć, kolegami, przyjaciółmi, apostołami, kiedy mówią mu: widzieliśmy Pana. On mówi: dopóki nie zobaczę śladów gwoździ, śladów, gdzie jego dłonie, bok i nogi były przebite, nie uwierzę. Dopóki nie dotknę, nie uwierzę. I można powiedzieć, że właśnie to niedowiarstwo świętego Tomasza przyczyniło się do większej wiary współuczniów, apostołów. Bo oni mówią: widzieliśmy Pana.
I zobaczcie, nikt inny, ale sam Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. I to jest właśnie to słowo: dziękuję Tobie, bo stałeś się moim zbawcą. Dzisiaj, moi drodzy, chcemy przychodzić do Jezusa właśnie w ten pierwszy piątek miesiąca. Dane nam było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Wielu jest takich osób, które właśnie to czynią co miesiąc. Najpierw przystępując do spowiedzi, później przyjmując Jezusa. Dzisiaj, kiedy przyjmiemy Jezusa, może potrzeba, byśmy wypowiedzieli to proste słowo: dziękuję Tobie, Panie Jezu. Proste słowo. Kiedy wrócisz do ławki, powiedz to słowo: dziękuję Tobie. I niech przykład patrona dzisiejszego dnia, świętego Tomasza, który jest nam tak bliski, może stać się dla nas przyjacielem i tak jak jego przydomek nazywa się, że jest bliźniakiem dla nas. Niech jego przykład też uzdalnia nasze serce, nasze życie, naszą codzienność do tego, aby właśnie z czystością naszych serc wypowiadać: Pan mój i Bóg mój. Oczywiście my jako ludzie wierzący potrzebujemy też konkretnych znaków. Jezus te znaki nam ukazuje także w tych jakże ważnych momentach naszego życia, jakim są właśnie nasze życie sakramentalne, uczestnictwo w Eucharystii, czy właśnie w tej miłości, która wypływa z daru sakramentu pokuty i pojednania.